Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 278. W dobie psychoedukacji uczymy się rozpoznawać i przeżywać emocje, ale czy potrafimy sobie z nimi radzić, a raczej zostawiać je za sobą? Ostatnio po raz pierwszy spotkałam się z pojęciem rezyliencji czyli odporności psychicznej. To właśnie od niej zależy to, jak radzimy sobie z trudnymi doświadczeniami, jak na nie reagujemy i jak szybko wracamy do stanu równowagi. Zaprosiłam do siebie psycholożkę dr Olgę Kamińską, aby zrozumieć balans między nadmiernym przeżywaniem swoich emocji a wyparciem. Dowiemy się, co buduje naszą rezyliencję, jaki wpływ mają na nas wychowanie i otoczenie, oraz w jaki sposób możemy poprawić swoją odporność psychiczną w dorosłym życiu. Zapraszam Was do wysłuchania już trzeciej rozmowy z dr. Olgą Kamińską. Cześć Olga, cześć. Bardzo dobrze Cię widzieć po raz kolejny. I myślę sobie, że ja się interesuję psychologią już od wielu lat, tak typowo rekreacyjnie, że tak to ujmę. Natomiast przez ten cały czas nigdy nie spotkałam się z hasłem rezyliencja, dopóki nie miałyśmy przyjemności rozmawiać ostatnim razem, czyli przed kilkoma miesiącami. Zastanawiam się, czy to wynika z tego, że to jest jakieś nowe pojęcie. Czy może ono teraz zostało jakoś odgrzebane przez świat psychologii i nadeszły czasy, kiedy ono jest bardziej potrzebne niż wcześniej? Jak to wygląda? No faktycznie zjawisko jest dosyć stare i jak tutaj patrzymy na badania, no to ono jest badane co najmniej od kilkudziesięciu lat. Ale faktycznie ja też mam takie poczucie, że w pewnym momencie w dyskursie społecznym zaczęły dominować zupełnie inne tematy i mówiło się bardzo dużo o zdrowiu psychicznym. O mieliśmy cały ten proces mitu, czy prawda tutaj te tematy wokół tego. I w pewnym momencie mam poczucie, że kilka dosłownie Lat temu gdzieś ta rezyliencja zaczęła być bardziej powszechnie poruszana, ale też mam takie poczucie, że nie u nas w Polsce. Mm. I ja zainteresowałam się reziliencją właśnie w kontekście tego, jak przechodzimy przez pandemię, jak radzimy sobie w obliczu toczącej się na wschodzie w Ukrainie wojny i, i też w kontekście tego, że obserwujemy coraz większą liczbę osób, które chorują na depresję. Widzimy, że ten Gen Z, który wchodzi teraz w świat dorosłości, jest no, taką grupą specyficzną pod względem też tego doświadczenia, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie z negatywnymi emocjami. I jeszcze dodatkowo w zeszłym roku robiłam konferencję o roli negatywnych emocji w naszym życiu, o czym rozmawiałyśmy. Mniej więcej rok temu, i po tej konferencji pozostało mi takie poczucie, że chyba tam brakuje tego jakiegoś elementu, że, że super jest mówić o roli negatywnych emocji, ale że też w pewnym momencie my nie możemy zostawić osoby, która doświadcza negatywnych emocji z tymi emocjami, i mówicie, zagłębia się w te emocje i wchodzi w nie, bo, bo sama na swoim doświadczeniu poczułam, że to mi nie służy de facto, że miałam jakiś trudniejszy moment i też potrzebowałam osoby z zewnątrz, która mi powiedziała, okej, okay, to był ten okres, jaki trudny okres. Przeszłaś prze, przez niego, dałaś sobie czas, to może teraz jest czas już, już z tego wyjść. I e, nie było to w takiej opresyjnej formie powiedziane, tylko właśnie takiej wspierającej, i mi to bardzo dużo wtedy dało. Bo sobie pomyślałam: no, chyba faktycznie to już jest ten moment i że jestem na to gotowa, ale moja trajektoria, czy ten kierunek mojego myślenia, odczuwania rzeczywistości, on był bardzo mocno jednak w, tym, w, tym, w takiej koncentracji na to, co było negatywne. I wtedy sobie pomyślałam, że my, mówiąc o roli negatywnych emocji, depresji, czy właśnie tego, jak przechodzić przez depresję, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym, chyba zapomnieliśmy o tym, żeby pokazać trochę, co jest potem, co jest tą tą alternatywą, nie na zasadzie przyciśnięcia, stłumienia i, i zapomnienia o, o tym, że, że jest trudno, tylko na zasadzie. Pokazania ścieżki, drogi, trochę takiej nadziei w tym wszystkim. No właśnie, bo tutaj się wydaje być taka cienka granica, nie? w którym momencie my rzeczywiście przeżywamy te emocje, a gdzie zaczynamy się w nich kolokwialnie mówiąc, taplać i z drugiej strony, w momencie, kiedy chcemy wyjść z tego stanu, żeby wyjść z niego zdrowo, a nie wypierając to, że rzeczywiście doświadczamy tych negatywnych emocji. Więc zastanawiam się, czy tutaj właśnie. Wchodzi to nasza odporność psychiczna i ona pomaga nam złapać ten balans i ten środek między tymi dwoma stanami? No Wręcz można by powiedzieć, że ten termin rezyliencja jest definiowany trochę jako to bounce back, czyli takie odbijanie się do, do tego stanu sprzed, tak? To oczywiście często nie będzie taki stan wyjściowy, ale jest to pewien powrót do, do takiego powiedzmy dobrostanu, czyli mamy osobę, która mierzy się z jakimś wyzwaniem, to nie musi być e, 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 prawda, Depresja to może być po prostu smutek, mhm. który jest w naszej codzienności emocją naturalną i bardzo ważną, informującą nas o wielu rzeczach. Ale w momencie, kiedy my potrafimy się odbić z, z, z tego stanu, wybić z tego stanu, powrócić do tego, tego stanu bardziej neutralnego, bardziej może lekko pozytywnego, ale to też nie musi być euforia, zresztą najlepiej, żeby to nie była euforia, no to wtedy właśnie pojawia się potencjał psychologiczny, ale to na przykład, co wskazują współczesne badania, na przykład profesora Ungara z Kanady, to to, że bardzo istotne jest nie tylko to, na ile my mamy tą indywidualną możliwość czy umiejętność tego odbijania się, tylko to, co jest wokół nas, jakie jest to środowisko wokół nas. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie myśleć trochę też o rezydencji w takim kontekście tego, co ja sama, sam mogę zrobić, tylko w kontekście tego, czy mam wokół siebie relacje, które są karmiące, czy jestem odżywiona, odżywiony, tak? To są takie rzeczy trochę fizjologiczne, które mają bardzo ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Czy mam zabezpieczone kwestie materialne, w jakim jestem środowisku, itd, itd. i tak dalej. I przez to szersze rozumienie tej rezyliencji czy odporności psychicznej. Możemy właśnie zobaczyć, że ta odpowiedzialność nie leży tylko po stronie jednostki, ale po stronie systemu. Czyli trochę jak my systemowo podchodzimy do tego, żeby dawać potencjał osobom do wybijania się z tego trudnego, z tych trudnych sytuacji. I ja tu widzę dużą rolę właśnie narracji społecznej, czyli to, że ty nie słyszałaś o rezydencji, ja też przez mhm. wiele lat pracy jako psycholożka, czy studiując, robiąc doktorat, nie słyszałam tak dużo o rezyliencji, to to jest ten brak informacji, który może prowadzić do tego, że ja nie wiem w tym momencie zagłębienia w, w, trudnych, w trudnym momencie mojego życia, jak to zrobić po prostu, jak się wywijać. Czy ta nasza umiejętność do tego, żeby wracać do tego stanu, powiedzmy, harmonii, czy jakiejś takiej względnej równowagi. To jest coś, co część z nas po prostu ma, bo akurat urodziła się z jakimiś konkretnymi cechami czy w konkretnym środowisku. Tak jak powiedziałaś, nie tylko my, co jest w ogóle super. I to jest w ogóle takie odświeżające, moim zdaniem, że ta odpowiedzialność jest trochę z nas zdejmowana, że nie musimy być sami w tym przeżywaniu, bo możemy mieć ten taki system wspierający nas. Więc to, to moim zdaniem, jest takie pokrzepiające. No ale właśnie, czy to są. Cechy plus okoliczności, które nam się przytrafiły poniekąd losowo, czy to jest stan, czy też umiejętność, ta rezyliencja, którą my możemy nabyć, no na przykład dorastając, czy nawet w dorosłym życiu, jeżeli ten nasz stan odporności psychicznej jest średni i zdajemy sobie sprawę teraz, że. Nie radzimy sobie po prostu. Mhm. W, w tym pytaniu jest dużo taki też... Um, można się odwołać do dyskursu w kontekście rezyliencji, bo faktycznie tutaj nie ma zgodności, jeśli chodzi o to, czy wśród naukowców w kontekście tego, na ile to jest Coś, co można wypracowywać, coś z czym się rodzimy. Ja w oparciu o właśnie te różne źródła, z którymi się zapoznaję, mam takie poczucie, że i też to się pokrywa właśnie z definicjami, na przykład, profesora Bonano, takiego badacza, który badał osoby, które doświadczyły w ogóle ataku na World Trade Center, więc potem analizował. Co się stanie z tymi osobami? W ogóle to, co ciekawe, z jego wyników, z jego badań wynika, że około 60% nie rozwinie stresu pourazowego po takim wydarzeniu. Czyli to jest, to jest ta nasza rezyliencja, to jest ta grupa, która pomimo tego, że doświadcza czegoś bardzo traumatycznego, bo tutaj mówimy, to jest ten moment, kiedy możemy mówić mhm. o traumie. To jest ta trauma przez duże T. Tak, dokładnie. Tak, którą w zasadzie to chyba też wrócimy do tego, do tych, do tego słowa. I dopiero te pozostałe około 40% rozwinie traumę. I to jest o tyle, o tyle istotne, że właśnie pojawia się to pytanie, co, co tutaj jest poza, poza, prawda? Są badania, które mają na celu jakoś wyłapać te czynniki genetyczne. One nie są jeszcze jednoznaczne. Mi się wydaje, że potrzebujemy więcej czasu, żeby, żeby to zobaczyć, ale też wiemy, że na przykład osoby, które są kolejnymi generacjami po na na przykład y, przodkach, którzy doświadczyli y, Holokaustu, oni mają większą podatność na stres, na, y, na, st na strach, na lęk. Y, są bardziej lękowi, można powiedzieć, tak. Czyli myśląc y, o tym indywidualnym potencjale jednostki, wiemy, że dochodzi do pewnych zmian epigenetycznych y, w, w tym przekazie między generacjami. No, ale właśnie to, o czym mówiłyśmy też, że są te czynniki środowiskowe, czyli na przykład jeżeli ja się rodzę w środowisku, w którym moi opiekunowie albo rodzice są osobami uzależnionymi od substancji wokół widzę sąsiadów, którzy są w takim stanie, tak? Nie mam wsparcia, nikt nie uczy mnie też tak naprawdę tej regulacji emocji, czyli tutaj mamy z jednej strony środowisko, a z drugiej strony tą interakcję pomiędzy jednostką a środowiskiem. I to będzie oczywiście modyfikowało ten sposób, w jaki my będziemy sobie radzić z tymi sytuacjami. I powiedziałabym, że to będzie jednak kluczowe. Wiemy z tych badań neuropsychologicznych, że zmiany, które zachodzą w naszym mózgu, na, na początku naszego życia tam bardzo dużo się dzieje. Wiemy, że tworzą się ścieżki neuronowe, że, że właśnie to, to jest ten moment, kiedy już nie powstają nowe neurony w mózgu, tylko powstają nowe sieci w mózgu. I w momencie, kiedy my nauczymy się tego sposobu funkcjonowania, myślenia, to ten kapitał jest w nas. Ale odpowiadając też na tą drugą część, na pewno jest tak, że my możemy y, trochę świadomie opierając się na różnych mechanizmach, również neuropsychologicznych, takich jak plastyczność, czyli czy uczenie się, możemy też w dorosłym życiu nabywać takiej kompetencji, czyli też wzmacniać się. Na przykład chodząc na terapię, taką wyobrażam sobie tutaj, poznawczo-behawioralna będzie bezpieczniejsza, bo ona właśnie pomaga nam tworzyć no, czy rozwijać trochę inny sposób myślenia o sobie. I z badań też wynika, że takie przekonanie o tym, że ja mogę, że ja jestem osobą sprawną i kompetentną, to już jest bardzo istotny element rezyliencji, bo on daje nam takie poczucie, że to od nas zależy i że są spore szanse, że jeżeli się postaram, to mi się uda. No właśnie, jeszcze o tych przykładach przeróżnych aktywności, czy działań, które możemy podjąć, yy, za, chwilę, za chwilę o to cię zapytam, ale właśnie, jak poznać, jak sprawdzić, czy ja mam tę rezyliencję? Powiedziałaś, że to jest to poczucie sprawczości, ale czy możemy jeszcze w jakiś inny sposób mieć objawy tego, że ta nasza... Czy w ogóle można używać stwierdzenia odporność psychiczna do, do rezyliencji? Tak. tak. Mhm. Czyli, czyli mhm. właśnie jak, jak ocenić to, że my jesteśmy odporni psychicznie, a co daje nam takie Wskazówki, że może tutaj wypadałoby jednak nad tym popracować, i że nasze zachowanie no, nie jest. Tutaj znowu wracamy do nazewnictwa, bo chciałam powiedzieć, nie wiem, nie jest normalne, nie jest naturalne, nie jest odpowiednie, to też myślę, że są szkodliwe słowa. Więc jeżeli nasze zachowanie może wymaga jakiejś dodatkowej pracy, by po prostu lepiej nam się żyło. Tak zadam to mm -hmm. pytanie. Mm -hmm. To generalnie jest tak trochę, że ta rezyliencja, w ogóle badacze mówią o tym, żeby nie, nie mówić o rezyliencji w kontekście takim codziennym, czyli to, to nie jest taka wytrwałość, tak? mhm. to, nie jest, to nie jest taka właściwość, która pomaga nam nie, wiem, nie prokrastynować, dawać siebie wszystko okay. i tak dalej. Ten termin jednak jest trochę zarezerwowany do, dla innego terminu, czyli ter, terminu traumy, czy traumatycznego doświadczenia. I to jest trochę tak, że jeżeli my przechodzimy przez codzienne wyzwania, 到。 To też, na co warto zwrócić uwagę, to my coraz częściej używamy tego języka, takiego, że ale to była dla mnie trauma, że, że, że tutaj doceniamy dzieci w momencie, kiedy robią jakieś takie codzienne, może nie codzienne, ale takie wpisane w okresy rozwojowe rzeczy, czyli nie wiem, zdają egzamin ósmoklasisty teraz, czy. Prawo jazdy. Prawo jazdy, tak. To to, to, to nie jest moment, kiedy my y, sprawdzamy rezyliencję. To jest moment, który jest normalnym rozwojowym etapem, który mm -hmm. jest obciążony dodatkowym poziomem stresu. Tak? To, co, to, co jest ważne, to jest ten, y, to, że rezyliencja pojawia się w momencie, kiedy my naprawdę radzimy z, y, sobie z jakimś bardzo dużym wyzwaniem. Co to może być? Y, może to być, y, no oczywiście, tak jak nasi sąsiedzi y, z Ukrainy, y, no taki ekstremalny przykład tak, ale, czyli zagrożenie życia bezpośrednie. ale tutaj mówimy też o sytuacjach, kiedy tracimy kogoś bliskiego. czyli taka naprawdę potężna strata w naszym życiu. Kiedy nie wiem jesteśmy członkami jakiegoś czy członkiniami wypadku tak? I, i, i czyli to są te momenty, które tak naprawdę zdarzają się czasami bardzo rzadko w naszym życiu. Oby jak najrzadziej i to też kwestia jakiegoś wykorzystywania, tak? Mamy jakieś katastrofy naturalne, pożary, tsunami to są te, właśnie te momenty, ale kwestia jest taka, że w, w tym obszarze właśnie trudno, trudno jest powiedzieć, jak my sobie z tym poradzimy, no bo nie wiemy, tak? No i y, dlatego badacze podkreślają to, że y, nam bardzo zależy na tym, żeby te elementy poszczególne tej układanki, czyli y, wsparcie społeczne też... Y, Budowanie wspólnoty, też to jest bardzo ciekawe, że w kontekście dzieci to nie, bardzo ciekawy wątek. Nie chodzi o to, żeby dziecko terapeutyzować, żeby je cały czas otaczać taką bezpośrednią, jeden na jeden interwencją psychologiczną, tylko wręcz pojawiają się takie sygnały, żeby dać temu dziecku piłkę. Dać możliwość temu dziecku do tego, żeby zbudowało sobie krąg znajomych i tak dalej, jak tutaj to prescribed social life, tak? <laughs> Czyli mówimy o tym, że, że jedną z metod leczenia dla nas ludzi jest to, że. My Zalecenia prostu, od lekarza, tak. Tak, zalecenie od lekarza, żeby mieć po prostu kontakty społeczne. I, i wydaje się, że jest to naprawdę. Można powiedzieć taki oczywisty kierunek, ale też bardzo skuteczny, bo taka osoba, która na przykład często traumą bardziej zagrożone są osoby z mniejszości, prawda, które nie mają tego w jakiejś bezpiecznej sytuacji prawnej, albo właśnie przez to, że są mniejszością, będą doświadczały skrajnej dyskryminacji to też może być traumatyczne. I wtedy, kiedy my dajemy szansę tej osobie, żeby zaistniała w jakimś kręgu społecznym, e, oczywiście przy jakiejś kontroli, e, to e, wtedy e, budujemy ten zasób, który w jeśli ta trauma, czyli tak, to jest trochę tak, że działamy na ile możemy prewencyjnie, mhm. żeby do tej traumy nie doszło. Ale jeżeli ta trauma miałaby się już pojawić, no to ta osoba ma pewne. ma, ma ten zasób, tak? Czyli właśnie to poczucie. W sprawczości ma poczucie właśnie tego, że, że może coś jakoś zaradzić w jakiejś sytuacji, ma krąg wsparcia społecznego, jest odżywiona i tak Czyli my trochę nie wiemy, czy mamy tę odporność psychiczną, dopóki rzeczywiście nie spotka nas jakieś poważne, traumatyzujące wydarzenie. Czy to jest tak, że właśnie przez to, bo bardzo powiedziałaś ciekawą rzecz, tak, że w dzisiejszych czasach mamy tendencję do tego, że pewne no, nieciekawe, nie nieprzyjemne wydarzenia urastają nam do jakichś ogromnych rozmiarów tragedii życiowych, też nie umniejszając oczywiście, każdy ma jakieś tam swoje spektrum przeżywania, ale to jest jakby jedna strona. I znowu to, co nam wychodzi na co dzień, co jest jakimś klasycznym osiągnięciem danego etapu życia, podałaś przykład yy, egzaminu. Staje się po prostu jakąś euforią, jakimś wielkim celem i, i, i kamieniem milowym w naszym życiu. Więc my przez to doświadczamy bardzo silnych, skrajnych emocji na co dzień, które powinny być tak naprawdę zarezerwowane właśnie na te wydarzenia, które rzeczywiście. Mogą nami wstrząsnąć. Czy to właśnie o to chodzi? No tak, bo to, to, to co powiedziałaś też, że, że mamy to indywidualne spektrum, ale jeżeli ja w swoim spektrum na szczycie postawię zdawanie egzaminu maturalnego, to co się ze mną stanie w momencie, kiedy stracę bliską osobę albo w momencie, kiedy ulegnę jakiemuś wypadkowi poważnemu? E Skoro ja już swoje zasoby wykorzystałam na egzaminy, prawda? Więc to jest właśnie ten bardzo ciekawy przykład, który pokazuje nam, że my, my tą sobie skalę zawężamy trochę. I, I to nie jest tak, że nie chodzi, że, że jak gdyby nie chcemy uznać emocji, przez które ktoś przechodzi, ale wiemy, że w doświadczeniu ludzkim te, ta skala może być znacznie szersza i no, takim potencjałem naszym jest to, żeby przejść, poradzić sobie przez te egzaminy, potem przez inne wyzwania, bo wiemy, że tych wyzwań jest dużo, ale w momencie, kiedy stracimy kogoś bardzo bliskiego, to żeby to też tak kompletnie zachwiało naszym życiem, oczywiście to jest bardzo trudne i, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale jednak ten, 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 ten Potencjał odbicia się w nas jest. I bardzo ciekawym przykładem, właśnie dzielił się profesor Ungar, który mówi o tym, że. W momencie, kiedy na przykład rozmawia z rodzicami dzieci, to bardzo często pojawiają się, się tam te, 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 ten taki przykład, trochę mi się to kojarzy z takim behawioralnym aspektem naszego zachowania. Czyli e, kiedyś słyszałam o takich badaniach, że zwierzęta na przykład w, w noc sylwestrową one patrzą na właściciela albo właścicielkę i w odpowiedzi na to będą dostosowywać swoją reakcję, czy się mm. bardziej boją, czy bardziej się ekscytują tymi fajerwerkami, prawda? No i oczywiście to jest uproszczenie takie behawioralne, ale ten, to dziecko w momencie, kiedy widzi, że my jesteśmy spanikowani tym egzaminem, to, to, ten, to my też modelujemy jego reakcję, czyli pokazujemy, że to jest być może faktycznie koniec świata, tak? Wow, jak ty to zrobiłaś, zrobiłeś. I, I w tym przypadku myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, że ta odpowiedzialność za, za to budowa za, za budowanie zabudowanie właśnie tej skali, czy Przeskalowywanie tego, mi się wydaje, że trochę mhm. powinniśmy wrócić, że to by było bardzo cenne, gdyśmy to trochę na nowo rozszerzyli i, i z tego co widzimy, to no, większość świata jest w tym procesie właśnie zmniejszania tej skali, to będzie to z korzyścią dla, dla nas, dla, dla, i, i dla tych osób, które są teraz w procesie rozwoju, bo, bo ostatecznie w momencie, kiedy, nie wiem, przeżyją jakieś załamanie właśnie, czy traumę, to, to, to szybciej powrócą do tego stanu powiedzmy funkcjonowania no, w dobrostanie, tak bym powiedziała. Ale to też wydaje się być dosyć duże wyzwanie dla rodziców w takim razie, nie? Jakby w jaki sposób tak nawigować tym wsparciem, żeby uhonorować Emocje tego dziecka, pozwolić mu przeżywać, jednocześnie pozwolić mu też się postresować, nie zamykać go emocjonalnie na to, czego doświadcza, ale też nie podbijać mu tego stresu właśnie tym, że od tej matury zależy całe twoje życie. Myślę, że jest to narracja, którą wiele z nas słyszało, więc ja to tak przynajmniej wspominam. Więc zastanawiam się, jak, jak to zrobić? Mhm. I kogo słuchać, za, za czym podążać? Bardzo jest fajna książka Gotmanów, którzy piszą o, o tym, jak budować, no rozwijać właśnie inteligencję emocjonalną u dzieci. I oni piszą o różnych poziomach reagowania na sytuacje z dziećmi. I między innymi tam jest no właśnie, że albo nie, nie akceptujemy, tam różne style, także nie akceptujemy emocji dziecka, mm. mówimy, staramy się to stłumić, mówimy nie płacz, to nic takiego, i tak dalej. Co oczywiście mi się wydaje, że. Że już większość osób, te, które spotykają czy stykają się z psychologią, ma to jako taką oczywistość. Oznaję to za oczywistość, ale są dwa jeszcze style, które moim zdaniem są tam najciekawsze. Jeden to jest taki styl, który polega na tym, że rozpoznajemy emocje dziecka, czyli uczymy dziecko nazywać emocje i tak dalej. No i mi się wydaje, że często rodzice stwierdzają, że to jest klutek, czyli dziecko potrafi powiedzieć: że Jestem zła, jestem smutna i tak dalej, i tak dalej. Ale Gottman, Gottman, Gottmanowie oni mówią, że to nie jest koniec, że takie Dziecko, właśnie które tylko rozpoznaje emocje, ono ma trochę problem z tym, co z nimi zrobić. Mhm. No bo co z tego, że ja wiem, że jestem zła, jeżeli po prostu tkwię w tej złości czy smutku. I e, oni zwracają uwagę na taką rolę e, ro, e, rodzica czy opiekuna, no bo to też pamiętajmy o tym, że to jest e, rodzic też jest w jakimś często systemie, a w ogóle fajnie byłoby, gdyby ten system też był wspierający w takim kontekście. I e, oni mówią o tym, że taki emotional coach, czyli e, trener emocjonalny, jest takim najlepszym modelem e, rozwiązywania takich sytuacji. Czyli tak, my uczymy dziecko rozpoznawać emocje. Więc, więc to dziecko wie, że jest złe, ale na przykład, kiedy my wychodzimy do pracy i dziecko wpada w atak złości, to my pokazujemy temu dziecku, że jak sobie poradzić z tą złością, bo w dorosłości. Czy na, na jakichś kolejnych etapach życia, to nie jest tak, że, że my możemy prawda, cały dzień poświęcić temu, żeby być w, w tym stanie. I tak naprawdę te koszty potem emocjonalne dla, dla, danej, dla danego dziecka czy osoby dorosłej, to jest dokładnie to, o czym rozmawiałyśmy na początku, nie? że one stają się większe, bo jeżeli ja tkwię w smutku i nie wiem, co z nim zrobić, to jest mi ciężej niż w momencie, kiedy ja wezmę sobie tą, Tą informację płynącą z emocji, czyli coś w Twojej pracy nie gra. Musisz powiedzieć szefowej, że jesteś zbyt obciążona, czy powiedz, porozmawiać z zespołem, że jako nowa osoba w pracy nie, nie czujesz się włączona w rozmowę i tak dalej. Czyli to jest ten kolejny krok, który pomaga nam sobie poradzić z, z tymi emocjami. I jeżeli my doświadczymy tego coachingu takiego powiedzmy rodzicielskiego, to znacznie łatwiej, potem oczywiście to jest też ważne, że i to na co chyba warto zwrócić Uwagę, że jeżeli my tego nie zaczniemy odpowiednio wcześnie, to i to jest taki protekcyjny trochę model wychowania, prawda? Że rodzice mają dziecko i, i, i chcą je uchronić przed całym złem tego świata, ale jeżeli to dziecko, to, to dziecko i tak się zmierzy z tym światem jako 10, 15 czy 30 latek, latka. I jeżeli my na tym nie będzie tutaj ciągłości w tym rozwijaniu tych kompetencji te, tego, tej regulacji emocji, to, w tym, to może się okazać, że będzie bardzo ciężko, tak, poradzić sobie z tymi sytuacjami. Bo potem mamy takich dorosłych, którzy tej odporności psychicznej. Nie wypracowali i myślę, że właśnie tymi wskazówkami na to, że warto byłoby się temu przyjrzeć, jest właśnie to, jak reagujemy na sytuacje, które są może mniej zagrażające, ale rzeczywiście to nas bardzo drenuje emocjonalnie. I tak sobie myślę, że. Tak jak powiedziałaś, jak to fajnie wygląda w kontekście pracy z dziećmi, gdzie my na pewnym etapie oswajamy te emocje, opowiadamy o nich, rozpoznajemy je, ale potem się nimi opiekujemy i też mówimy, dobra, trochę poczuliśmy, ale życie toczy się dalej. To my chyba analogicznie właśnie dzięki zwiększaniu tej świadomości, co ty robisz, właśnie w kontekście rezyliencji, możemy ten sam proces przeprowadzić na sobie pewnie znacznie bardziej opornie i, i może z innym skutkiem, ale w życiu dorosłym, tak? Bo teraz też w psychologii, tak jak powiedzieliśmy, bo fajne jest, fajnie jest to, że nasza dzisiejsza rozmowa niekoniecznie dementuje to, że nie powinniśmy przeżywać tych emocji, tylko to wszystko, jest, to, to wszystko jest zasadne i to też było potrzebne, żebyśmy zaczęli o tym mówić, tak? Ja tak to odbieram ze swojej strony, tak? Że mamy dorosłych ludzi, którzy uczą się dopiero... Tych swoich emocji, tylko właśnie brakuje tego ostatniego elementu. I wydaje mi się, że to, to o czym Ty mówisz, jest właśnie tym, tym ostatnim etapem, żeby być gotowym na takie bardziej, może, stabilne dorosłe życie. Mm -hmm. to, to też mi się podobało podczas konferencji teraz na temat rezyliencji na ZWPS-ie, był panel dyskusyjny i, i właśnie tam padło takie stwierdzenie, że my przesadziliśmy z tym mówieniem o, o, o zdrowiu psychicznym. W sensie wła, właśnie w takim kontekście, że my nie daliśmy tego kolejnego, to, to świetnie ujęłaś, że nie daliśmy tego kolejnego elementu, że oczywiście to był moment, kiedy potrzebne było poruszenie tego tematu. Alle... Ale my musimy pokazywać i budować narrację społeczną, czy musimy. No. Myślę, że to jest po prostu korzystne dla nas i dla społeczeństwa, żeby wzmacniać nasze funkcjonowanie. I to nie chodzi o to też, bo jestem bardzo daleka od tego, żeby wzmacniać kapitalistyczny model funkcjonowania, że wszyscy mają się dostosować i funkcjonować, być wydolni i tak dalej, tylko właśnie to chodzi o to, żeby też zastanowić się trochę nad tym, jak my, z naszymi e, możliwościami psychofizycznymi, fizy jak z w ogóle mechanizmami neuropsychologicznymi czy fizjologicznymi możemy podchodzić do stresu e, i radzić sobie z tym stresem. I e, w tym kontekście potrzebna jest też e, taka dyskusja ze strony e, w ogóle organizacyjnej, czyli e, to, 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 to nie jest tak, że organizacja sobie wprowadza rezyliencję i teraz nagle wszyscy pracownicy będą szczęśliwi, ale i tak mają pracować po. 10 godzin codziennie przez 5 dni w tygodniu, i tak dalej, pod bardzo wielkim, w bardzo dużym stresie, tak to ja myślę, że takie rozumienie na przykład właśnie rezyliencji, ono jest częściowo nieetyczne, bo, bo też ma służyć takiemu wyzyskowi po prostu człowieka do, do celów kapitalistycznych. I ta granica jest cienka, mhm. bo ja też mam takie wrażenie, że w ogóle też się toczy taka bardzo ciekawa dyskusja w środowisku na przykład psychoterapeutów, tak? czy jaka jest rola psychoterapii, czy my chcemy faktycznie no, z założenia zadbać o dobrostan, ale na ile to jest doprowadzanie ludzi znowu do tego systemu, który funkcjonuje, a który może, on jest niewłaściwy, prawda? Więc no, to trochę jest taki e, poboczny wątek, ale, e, ale myślę, że warto też o nim tutaj wspomnieć. Więc, e, więc jak najbardziej to, to Wymaga, stąpamy po, po takim grząskim gruncie. gruncie. Musimy, musimy uważać, żeby, żeby nie, nie zrobić teraz znowu tego odbicia w drugą mhm. stronę, prawda? Czyli tak, mamy te emocje, one są ważne, mamy depresję, zaburzenia psychiczne trochę przesadziliśmy z tym budowaniem wrażliwości na swoje stany chyba wewnętrzne, bo widzimy, że to nie zadziałało mhm. po prostu. Wi widzimy, że to pe pewnie taka prosta korelacja. Nie wiemy, co jest przyczyną czego, bo to oczywiście mamy pandemię, mamy rosnące tempo życia, nie wiem, jakieś nawet kwestie takie zanieczyszczenia środowiska, kryzys klimatyczny. To też jest y dużo badań w kontekście rezyliencji dotyczy tego kryzysu klimatycznego, bo na przykład taka badaczka z Kanady też pracująca społecznie, jako social worker, Julie Drolet, ona mówi o tym, my w Kanadzie mamy takie pożary, że my musieliśmy na przykład całe miasto ewakuować i wiele osób po prostu traci cały majątek i jeżeli nie mają dobrego ubezpieczenia, to jaka jest ich rezyliencja, tak? No, bardzo duża szansa, że, że te osoby nie, nie rozwiną tutaj, będą miały dużo mniejszą szansę na, na ochronę ten komponent rezyliencji, no bo po prostu będą wystawione na dużo trudniejszą sytuację niż osoby, które teoretycznie doświadczyły tej samej sytuacji w tym kontekście, tak? Ale jak gdyby wracając do tego głównego wątku, więc to, to, to jest myślę, że nie możemy postawić tego bardzo jednoznacznie, ale myślę, że, że to, co jest tutaj kluczowe, to zaznaczanie tego, że my, jako influencerzy, jako osoby, które zajmujące się nauką czy popularyzujące może naukę, też jesteśmy odpowiedzialni za to, jak tworzymy tę narrację wokół zdrowia psychicznego. A jeszcze w kontekście tych zmian systemowych, bo bardzo mnie ten wątek zaciekawił. Oprócz tych rzeczy, które my możemy wprowadzić jako jednostki, to jakie potencjalne rozwiązania Twoim zdaniem, takie najprostsze, właśnie systemowe czy społeczne, byłyby z korzyścią dla naszej? Rezyliencji naszej odporności. Mhm. No to tutaj mamy takie rzeczy, też myślę, że w, w obliczu tego, co się ostatnio w Polsce działo, w kontekście tego systemu opieki nad dzieckiem i, i dyskusji wokół tego, no to możemy tutaj istotne jest to, że to nie tylko rodzic jest odpowiedzialny za dziecko. Szczególnie niewydolny rodzic, no oczywiście to jest odpowiedzialność, ale my widzimy często, że ta odpowiedzialność nie jest podejmowana z różnych powodów. Pamiętajmy o tym, że tutaj nie usprawiedliwiając nikogo, ale to jest bardzo szeroki kontekst, tak? Czy jaka jest historia tej rodziny na przykład? Jaka była, y jaka, jakie są możliwości psychiczne, tak? Często, nie wiem, w tym filmie, na przykład Joker, tak, świetnie pokazane, właśnie ta kontinuum. Te, te, tego te, ta ścieżka rozwoju zaburzeń. Tak więc. E, więc tutaj. I myślę, że to jest, tak jak um, analizujemy, nie wiem, Stany Zjednoczone, Kanadę, czy w ogóle z, 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 społeczeństwa, które de facto są na takiej trajektorii rozwojowej z, z dosyć. Przynajmniej w takim naszym wyobrażeniu dobrym poziomem życia, to widzimy, że tam mnóstwo jest grup, które są nieuprzywilejowane. Mamy, jesteśmy w obliczu kryzysu imigracyjnego, czy migracyjnego. Co, co z tymi ludźmi, tak? W jaki sposób? Na przykład my w Polsce traktujemy osoby, które są w drodze, przechodzą przez granice i, i szukają tutaj azylu politycznego. One trafiają do zamkniętych ośrodków i <grywania> przez rok się no, mają po prostu kolejne, kolejne, bardzo trudne doświadczenia. Nie wiemy, czy traumatyczne, właśnie tutaj znowu, prawda? Bo już w języku mamy tą traumę, a może oni nie doświadczają traumy. Um, więc to, to i, i co potem się dzieje z takimi osobami, jeżeli one na przykład dostaną e, pobyt e, stały w Polsce czy gdziekolwiek indziej, to e, przecież e, po, po takim doświadczeniu, ile potrzebujemy czasu, żeby właśnie przywrócić się do, do tego stanu? Więc tutaj na pewno e, ja bym powiedziała, że w tym temacie rezyliencji, e, odporności psychicznej, to jest kwestia budowania systemu, który daje, Taką, właśnie, to nie chodzi o ten system, taką ochron nie, nie chodzi o ochronkę, tak, czyli, tylko daje zasoby, czyli system, który w szkole opiera się na tym, żeby budować poczucie sprawczości u dzieci, tak? Czyli to, że ja wiem, że ja jako Olga Kamińska potrafię to i to, nie wiem, szybko, szybko wymyślam jakieś rzeczy I, i że to dziecko w swoim indywiduum też. No bo pamiętajmy też o osobach, które są nieneurotypowe i tak dalej, ale te różne, różności, różne, różne osoby, one w tym systemie dorastania, ale w systemie edukacji też, mają szansę na to, żeby rozpoznać swoje. Czy rozwinąć te swoje mocne strony? I, bo, bo wiemy, że to poczucie jednak własnej wartości jest bardzo istotne. To, co się trochę dzieje współcześnie, mam poczucie, szczególnie z rozwojem prywatnych szkół i tak dalej w Polsce, tego systemu prywatnego edukacji, to jest tak, że my, dzieci już, które mają ten potencjał, czyli mają zasoby finansowe, rodziców często wykształconych, którzy też doszkalają się na przykład w kontekście, Takiej psychologii, więc mm. może posłuchają podcastu itd. i tak dalej i dowiedzą się, jak zarządzać emocjami. Więc już mają ten, ten początkowy wzrost. Trafiają potem do szkół prywatnych, w których wymieniają się między sobą. Czy żyją, po prostu tworzą wspólną grupę z tymi dziećmi, które też miały potencjalnie większe szanse, mhm. czy ten lepszy start y, y, społeczny. Natomiast te dzieci, które są mniej uprzywilejowane, one zostają we własnym sosie. I y, y, y to jest o tyle trudne, że normalnie, gdyby, gdyby doszło do takiego przemieszania się tych obu grup, oczywiście ja tutaj nie oceniam tego. Mam bardzo dużo przyjaciół z dziećmi w wieku, Prawie szkolnym, czy już takim około. I wiem, jaki, jaki trudny jest to dylemat w, obecnie, w, biorąc pod uwagę polski system edukacji, co tam się dzieje, ale ze względu właśnie w kontekście tym społecznym, to my wtórnie stygmatyzujemy te, te dzieci, bo one nie mają szansy właśnie zobaczyć tej, tego kolegi, koleżanki, który ma na przykład taki wypracowany mechanizm i może nauczyć się tego od niego, od niej. Strasznie to jest smutne. No, to, je, to, jest bardzo, to jest bardzo smutne, bo to jest, to jest tworzenie po prostu rozerwanych i rozerwanych grup społecznych, ale co ciekawe, że często też te dzieci z prywatnych szkół, one będą chodzić na warsztaty, inkluzywności i tak dalej, ale de facto ta inkluzywność zostaje im odebrana, bo, bo jej nie doświadczają w, w takim... Bo są w ekskluzywnym środowisku. <słuch> Dokładnie de facto. i ćwiczą inkluzywność. Nie, no to jest trudne, ale tak wiadomo, że możemy sobie utopijnie marzyć o, o innym systemie szkolnym, ale może właśnie ta edukacja z innej strony, tak? Właśnie ta edukacja niezależna, nie tyle nawet przez um, rodziców, którzy są świadomi i wysyłają dzieci na tego typu warsztaty, ale właśnie programy edukacyjne, które trafiają do każdej szkoły, że może w tym jest nadzieja. W takiej inicjatywie po prostu osób, takich jak ty, które wiedzą, że ta wiedza musi dotrzeć tak naprawdę do wszystkich. Ja przez pewien czas pracowałam w, te, w te tematach inkluzywności, grup mniejszościowych, dalej. I to, co wychodzi z badań, to że naj, naj, najlepszym predyktorem zmniejszenia uprzedzeń jest kontakt. Mhm. I to jest moim zdaniem kluczowe właśnie w tym kontekście, że my możemy mówić, może tłumaczyć różnym osobom, jak ważna jest inkluzywność, czy pokazywać to, ale jeżeli do tego kontaktu nie dochodzi, to ten proces będzie jak gdyby bardzo powierzchowny. Ale jeżeli ja na przykład dostanę piłkę i pójdę grać w piłkę właśnie z jakimś chłopcem czy dziewczynką z zupełnie innej grupy niż ja, to. My, my na takim poziomie, bo to, też, to jest też bardzo ciekawe, jak na wielu poziomach my doświadczamy relacji, prawda? To też w kontekście synchronizacji i tak dalej, że ja nie muszę z tobą przegadać. Tutaj rozmawiamy, jest bardzo miło, ale ja mogłabym z tobą pójść na jakąś nie wiem, zipline, czy pójść w góry i mogłybyśmy nie rozmawiać, ale samo to przejście razem, czy pogranie właśnie w nogę, to by już sprawiło, że my byśmy poczuły się sobie Bliskie. Jeżeli ja tylko patrzę na te dzieci za ogrodzenia na przykład mojego budynku, to ja mogę sobie właśnie nie wiem i usłyszę jakieś ich bardziej intensywne zachowanie i tak dalej, to bardzo szybko sobie tam przykleję jakąś etykietę mhm. i mogę stygmatyzować, tak? Albo budować swoje uprzedzenia wobec tej grupy. Czy takie przemieszanie i otwarcie się na. Inności, właśnie kontakt z osobą zupełnie innej grupy jest również skuteczne w przypadku dorosłych, bo głównie poświęciłyśmy tutaj czas dzieciom i temu, jak kształtują się ich przeróżne wzorce, reakcje i tak dalej. Natomiast ja bym chciała tę ostatnią część naszej rozmowy jednak poświęcić dorosłym, bo pewnie słuchają nas dorośli pewnie też rodzice, ale słuchają nas dorośli, którzy widzą te braki w sobie, mm -hmm. mówiąc. Wprost, tak widzą, że jednak są te elementy, nad którymi chcieliby popracować. Czy to jest właśnie kwestia takiego, może braku empatii w kontekście inności, czy właśnie tego, jak reagujemy na sytuacje kryzysowe i chcielibyśmy zbudować tę odporność, chcielibyśmy być silniejszymi dorosłymi, czy te mechanizmy też możemy przełożyć na dorosłe doświadczenie? ale chciałabyś, żebyśmy się skupili bardziej w kontekście właśnie tego integracji, z różnymi, czyli my, je, jeżeli my mamy jakieś zasoby, w, w ogóle to jest też, czyli kwestia tego, czy my jako osoby tworzące system, tak, czy bardziej my jako osoby, które muszą zadbać o swoją rezyliencję? W którym kierunku chciałabyś pójść bardziej? Bardziej jako osoby, które są częścią systemu, ale chcą zadbać o swoją Aha. rezyliencję. Okay. Obie te rzeczy, ale mm -hmm. nie z punktu widzenia człowieka, który Chcę ten system zmienić, mm -hmm, tylko okay. już jako dorosły, który jest częścią tego systemu, jest produktem tego systemu, ale dostrzega, że no, ten system nie ukształtował go może tak, jakby chciał funkcjonować w społeczeństwie. Mm -hmm. I tutaj, zarówno pod kątem właśnie kontaktu, otwarcia na inność, i też możemy przejść właśnie do, do kwestii tego budowania odporności. Mm -hmm. e, no, ja, ja mam takie poczucie, że y, to, to, o czym tutaj mówimy w kontekście dzieci, to ja to widzę na, na tym kontinuum jednak, y, że y, Ci dor te dzieci stają się dorosłymi, no i my też możemy. E, myślę, że no tutaj zależy, kim jesteśmy my, prawda? No, jesteśmy milenialsami albo jakąś inną generacją, ale e, e, na pewno w naszym dzieciństwie. Nie wiem, naszym, ja tutaj mam na myśli 30-40-latków, e, znacznie bardziej przemieszane mieliśmy doświadczenia takie szkolne. E, ten system prywatnego szkolnictwa on się rozwinął w przeciągu, myślę, ostatnich jakichś 25 lat, tak mocniej, e, i e, no teraz staje się taką, e, powiedzmy, no Bardzo popularną formą. Więc my w tej formie inkluzywności może mamy więcej doświadczeń, mm -hmm. chociaż może wtórnie się izolujemy, to też jest takie ciekawe, prawda? Czyli nie chcąc na przykład konfrontować się z innymi poglądami politycznymi, społecznymi i tak dalej, sami się zamykamy w tych bańkach. Zresztą bardzo fajne badania to nam to pokazują. Więc jeżeli teraz właśnie pojawia się takie. takie takie wołanie, czy jakaś taka myśl, że faktycznie, że może chciałabym coś z tym zrobić, chcia, chciałbym, no to, to warto za tym pójść. W ogóle wiemy, że na przykład pomaganie innym bardzo dobrze działa na, na nas i, i takie włączanie się w jakieś działania społeczne, więc tutaj jest na pewno ten obszar i ja widzę potencjał, no, ktoś, ktoś tą zmianę musi wprowadzać. Ja ostatnio organizowałam jakieś właśnie konferencje i widzę, jak nam jest na przykład trudno po Pandemii, spotykać się stacjonarnie na różnych wydarzeniach, że, że dużo łatwiej jest nam podłączyć się online, ale to my też ponosimy tego konsekwencje. My właśnie nie budujemy tych zasobów, które są oparte na budowaniu sieci. Jeżeli ja jestem w złym stanie emocjonalnym. I ja tkwię w tym stanie, nie mam tego właśnie kroku kolejnego, to ja na przykład napiszę mojej przyjaciółce, że nie mogę przyjść na jej urodziny. Tak? I oczywiście, jeżeli to jest właśnie to, że jeżeli ja przechodzę przez traumę. Czy przez jakieś naprawdę bardzo duże, trudne doświadczenie, to jest całkowicie zrozumiałe, ale w bardzo wielu sytuacjach, to też nie chcę tutaj mówić konkretnie w jakich, bo to tak jak mówiłaś, to są często bardzo delikatne, mm -hmm. niuansowe sprawy, ale w bardzo wielu sytuacjach ten kontakt z moją grupą, on by mi pomógł w poradzeniu sobie z tą sytuacją, czy wybiłby mnie trochę z tego, z tego mojego, z mojej trudności, a może to jest też kwestia tego, w jaki sposób my budujemy nasze interakcje bo jest w kulturze zachodniej która tutaj jednak w Polsce też jest coraz bardziej dominująca takie nastawienie że my musimy wszyscy być szczęśliwi zadowoleni są te bardzo ciekawe badania na przykład Broka Bastiana z Melbourne w Australii który pokazuje że im bardziej mamy nastawienie społeczne na to żeby doświadczać pozytywnych emocji tym generalnie czujemy się lepiej to jest więc ok, ale osoby, które doświadczają negatywnych emocji, czują się w takich społeczeństwach gorzej. Więc my tworzymy dyskurs znowu elitarny dla tych, którzy pasują do systemu. Tak? Więc to jest też kwestia tego, że może ta nasza interakcja powinna być trochę inna. Jeżeli ja mam problem, to fajnie by było, gdybyśmy tworzyli przestrzeń między sobą w relacjach, która pozwala nam na przykład na rozmawianie o tym i wzajemne wspieranie się. I to, to może być naprawdę piękne doświadczenie, które właśnie buduje to poczucie wspólnoty, bliskości z innymi osobami. A tak jak mówiłam, w, w ogóle mnóstwo badań to potwierdza, że dobre, bliskie relacje są najsilniejszym predyktorem, czyli na, najsilniejszym takim czynnikiem, który na podstawie którego możemy Przewidywać długość życia, zdrowie i dobrostan, tak? Więc, więc tak składając to wszystko w, w taki szerszy obraz i mając na uwadze też statystyki, że coraz więcej ludzi jest samotnych z roku na rok, to jest w ogóle naprawdę lawinowe. W, w Polsce też widzimy i w ogóle na świecie taki trend, że Wiele lat, no, wiele lat temu, no, około 40-50 lat temu, grupą, która czuła się zazwyczaj najbardziej samotna, to co byś powiedziała, która to jest grupa? Osoby starsze. Tak, dokładnie. A my teraz obserwujemy, że najbardziej samotne są osoby w, oko w okolicach 20 lat. I to są osoby, które... To jest ten okres, który nam często, czy właśnie tym wcześniejszym generacją kojarzył się z nie wiem, wyjazdami na pole namiotowe, wychodzeniem w góry i takim właśnie wzmożonym kontaktem społecznym. Więc, więc to, to też nam pokazuje, że może Możemy mieć poczucie, że tutaj pewne procesy, które zachodzą, pewnie media społecznościowe, prawda, to bardzo ogromne to, że my tracimy kompetencje budowania relacji, powodują, że my nie, nie, nie czerpiemy z tego zasobu. Czyli trochę powiedziałabym, nie to, że się zmuszać. Ale jednak świadomie, ja tak, tak w miłości też tak do tego podchodzę, że do miłości podchodzimy świadomie. Czyli ja wybieram, że, że chcę być z tą osobą, i jak mamy kryzys, to nie wychodzę ze związku, tylko się zastanawiam, co możemy zrobić. Rozmawiałyśmy o tak. tym ostatnio, tak? czyli że to nie jest natychmiastowe, ale czasami wychodzę ze związku. I tak samo w relacjach, i w kontekście rezyliencji, jeżeli my wiemy, że tym czynnikiem jest, jest budowanie relacji, to ja świadomie właśnie. Wiedząc, że to będzie mnie kosztowało sprawdzenie kalendarza, wyjście z domu i tak dalej, i tak dalej, spotykam się z, jaką, z jakąś osobą, żeby popatrzeć jej w oczy, żeby zobaczyć, kiedy ona się uśmiecha, żeby w ogóle może zsynchronizować się też na poziomie takim fizjologicznym, bo nasze serca się synchronizują, i tak dalej. To są rzeczy, które nas nagradzają, które nas wzmacniają. Plus, jak sama nazwa wskazuje, skoro budujemy tę odporność psychiczną, to żeby coś zbudować, trzeba włożyć w to pracę i wysiłek. W tym przypadku pracę w relacje, może mniej niż pracę nad sobą, w takim znaczeniu, że nasuwa mi się taki wniosek też po tym, co powiedziałaś dzisiaj, że w kontekście psychoedukacji, tak jak powiedzieli twoi eksperci podczas konferencji, że my chyba poszliśmy za daleko i ona się stała zbyt popularna i zbyt powszechna. I rzeczywiście teraz y, łączy mi się to w taką całość, że ta pogłębiona psychoedukacja jest super ważna, ale może właśnie dla tych, którzy tworzą system, po to, żebyśmy my, uczestnicy, produkty systemu mogli... Normalnie funkcjonować w społeczeństwie i mieć czas na to, by skupiać się na tych filarach, które finalnie budują nasz dobrostan i naszą odporność psychiczną, zamiast rozkładać siebie na czynniki pierwsze, i tym samym izolując się od społeczności. Tak, dokładnie. I tutaj e, ja bym nawet powiedziała, że po prostu może to jest też błąd ekspertów e, i ekspertek, że, e, że ta narracja poszła tak bardzo w tym jednym kierunku i e, że e, e, no, oczywiście nie, nie obarczając, jak no bo każdy, z, z, no, jeżeli nie ma tematów w tym przestrzeni publicznej, no to My teraz też przywołujemy jakieś tematy, tak? Tak samo to się wydarzyło 10-15 lat temu, ale, ale faktycznie to jest ta odpowiedzialność w ogóle psychoedukatorów czy osób popularyzujących naukę, żeby, żeby ten obraz rozszerzać o to, co może być najbardziej korzystne dla, dla jednostek. To powiedz nam, Olga, na koniec, dla osób, które chcą. Być bardziej odporny psychicznie i pracować nad swoją rezyliencją. Czy Twoją radą będzie wyjście do ludzi, czy masz, jakąś, masz jakiś inny tip, jeżeli chcemy od dzisiaj po prostu bardziej nad tym pracować? Mm -hmm. No, na, pew na pewno te kwestie, właśnie zadbanie o siebie, czyli e, kwestia e, no, takich rzeczy, które w ogóle budują nasz dobrostan, sen, dieta, sport. Bycie z innymi, ale też to właśnie, żeby podejmować działania, które wzmacniają nas jako wspólnotę. Czyli też znowu ja mam takie poczucie, że my bardzo mocno wchodzimy w te procesy indywidualne, w ja, w pracę, to co powiedziałeś, tą autopsychologię, analizowanie swoich zachowań, a być może tutaj ważne byłoby na przykład włączenie się w działania prospołeczne. Które mogą nas bardziej wzmocnić psychicznie, niż na przykład robienie jakiejś kolejnej analizy jakiegoś przypadku, tak? Więc tutaj oczywiście mamy różne nurty, różne opinie na ten temat, ale z mojej perspektywy to by było ważne. No i na pewno kolejna rzecz to po prostu też takie. Um, osadzenie się w tym mindsetcie, czy w ogóle um, osadzenie się w trochę innym, może powiem to tak w trochę innym systemie językowym, czyli dbanie o to e, e, i taka świadomość tego, że mój sposób myślenia, e, mówienia, tego języka wpływa na to, co ja myślę. Mhm. Jeżeli ja mówię faktycznie, jeżeli ja często mówię o tym, że to jest trauma, że po prostu jakaś masakra, że koniec świata, że, koniec, o właśnie koniec świata. To ja swojemu systemowi dostarczam bardzo mocnych stresorów, tak, i eksploatuję ten system. I to też jest fajne, właśnie w kontekście psychologii stresu, że mamy ten eustres, który nas buduje, który może w ogóle na poziomie fizjologicznym powoduje, że żyły nam się rozszerzają i tak dalej. I kiedy ja mówię, no to było trudne, to, to ale dałam sobie radę, albo muszę teraz zastanowić jak rozwiązać tą sytuację, czyli tworzenie trochę innej narracji w swoim życiu. I to wiem z własnego przykładu, że parę razy miałam jakieś takie momenty, że już po prostu jest bardzo duże dużo napięcie i tak dalej. Pomógł mi zresztą w tym Mateusz Banaszkiewicz. Kiedyś spotkałam go na, przed zajęciami i mówię, się pyta ja, co u ciebie Olga? A ja mówię, no masakra słuchaj, dzisiaj mam cały dzień zajęć, nie wiem jak ja to wyczytałam. A on mówi no wiesz, no ale fajnie, pomysły o tym, ile, ile studenci się od ciebie nauczą, ile ty możesz się dowiedzieć ciekawych rzeczy od nich. I to była dosłownie on mi zrobił taką mini interwencję 20 sekund czy minuta i ja y, wtedy w ogóle poczułam, że wzięłam głębszy oddech i przez ten dzień, pomimo tego, że to był bardzo męczący dzień, ale ja przeszłam zupełnie inaczej i od tego momentu, od tych jego świętych słów, więc pozdrawiam cię Mateusz, e, e, wiele, wielokrotnie ja sobie mówiłam e, w tych, tych, tych takich napiętych momentach, okej, okay, zobacz, to teraz będziesz prowadzić prezentację, nie wiem, na konferencji czy coś. Pomyśl sobie, co ty możesz, czym się możesz dzisiaj podzielić z tymi osobami. Jakie to może być dla nich ważne. Ale też tak, nie chodzi o to, żeby tutaj przeskalowywać swoją rolę, tylko właśnie, żeby trochę tą narrację zmieniać. To nie jest masakra, to nie jest koniec świata, tylko to jest nowa sytuacja, w której być może nauczę się czegoś nowego. A na pewno przejdę przez to doświadczenie i to coś mi pokaże. Tak, Może nie chodzi o to, żeby cały czas się biczować i przechodzić przez trudne rzeczy, ale żeby, żeby właśnie zmieniać się, zmieniać to postrzeganie. Bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie biorę ten, tę poradę do siebie w kontekście nieużywania zbyt um, intensywnych słów do, do opisywania tego, jak, jak się czuję, i też podoba mi się ta perspektywa w kontekście tego, jak, co ty możesz dać. Poprzez to, co się dzieje, nawet jeżeli to nie jest najprzyjemniejsze, to możesz też coś wnieść do świata, więc zawsze jest z tego jakaś korzyść, i myślę, że obie, yy, obie te mikrozmiany w myśleniu mogą zrobić dużo dobrego. Ja będę testować na sobie i dam ci znać. Jak się sprawdza. A, a póki co, Olga, dziękuję Ci po raz kolejny za rozmowę. To było niesamowicie ciekawe, i bardzo jestem wdzięczna, że podzieliłaś się u mnie w podcaście swoją wiedzą. Karolina, ja Tobie dziękuję też, e, czułam się świetnie, i e, też cieszę się, że e, tutaj mamy tą przestrzeń do tego, żeby mówić o tych różnych odcieniach i niuansach, które, e, no tak jak sama powiedziałaś, one nie są bardzo wyeksponowane w przestrzeni publicznej. Miejmy nadzieję, że będą. Dzięki. Zaczynają. Do usłyszenia. <grym> Dzięki. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.